suffering surrounded me until my turn comes. W ostatnich dniach pojawiło się sporo zapowiedzi i premier nowych gier. Mnie najbardziej zainteresowało Diablo 4. Ci szczęśliwcy, którzy mieli okazję zagrać w przedpremierową wersję, meldują, że po kilkunastu godzinach gry trudno się od niej oderwać. Fabuła podobno jest ciekawa i wciągająca, przerywniki filmowe jak zwykle u Blizzarda są epickie, a grywalność stoi na najwyższym poziomie. Gra będzie miała swoją premierę w 2023 roku. Wszystko zapowiada się ładnie i pięknie, ale żeby porządnie się wgryźć w tą pozycję, trzeba jej poświęcić kilkadziesiąt godzin gry. Zarezerwować jedną godzinę codziennie przez dwa miesiące. Niestety, obecnie jest chyba poza moim zasięgiem czasowym. Do tego pojawiają się głosy mówiące o tym, że dostępna wersja, beta, pokazuje najmocniejsze strony gry, a w dalszej części brak urozmaicenia. Prawdopodobnie, jak to często bywa, lepiej poczekać kilka miesięcy od premiery na jakieś duże uaktualnienie, rozszerzenie, takie biorące pod uwagę zgłaszane błędy i niedociągnięcia. W ostatnim czasie nowe karty graficzne z serii Radeon pojawiły się we wszystkich kanałach informacyjnych. Gamers Nexus zaprezentował jak zwykle wyczerpujące testy i benchmarki w grach. Linus Tech Tips oprócz testów w grach sprawdzał jej wydajność w nieco bardziej profesjonalnych aplikacjach. Optimum Tech przeprowadził bardzo skrupulatne porównania z nowymi kartami od NVIDII. Hardware Unboxed zaprezentował super czytelne infografiki z wykresami porównawczymi dla nowego Radeona i wszystkich wydajnych kart z poprzednich generacji. To samo zaprezentował Pulse Hardware, więc jeśli ktoś chce się pobawić w detektywa, źródeł z wynikami nie brakuje. Wendell z Level One Tech oprócz tego sprawdził, jak nowe Radeony sprawują się w systemie Linux i okazuje się, że sterowniki dostarczone przez AMD są rozbudowane i dopracowane. Jednak najważniejszy, ledwie jednominutowy materiał satyryczny prezentuje Nick Tech, demonstrując dostępność nowych kart, obecnie zerową, i ceny tych kart z drugiej ręki, powala na kolana. GPUs that can consistently deliver over 200 FPS at this resolution. The M27QX isn't the overall best 2.5 Hz monitor that I've tested that accolade would go to the ASUS ROG Swift PT279QM, but the ASUS option costs $750 US, while the Gigabyte monitor costs just $420. And for around half the price, not quite half the price, but you get the picture, you do get remarkably close to the best option in this particular category. The bang for buck factor is off the charts here, given that these sorts of specs used to start at over $600 earlier this year. And even if you were buying a higher-end GPU and have heaps of money to spend, I still find it hard to justify buying the PT279QM, which simply isn't $300 better. The M27QX offers a fast response time experience on par with today's good quality IPS LCD panels. When you combine response speed with a higher refresh rate, you get great motion clarity, making this monitor highly suitable for competitive multiplayer gaming, with the versatility of a decent resolution for other types of games as well. The only downside here being the lack of a single overdrive mode experience, which its much more expensive competitors can offer depending on the model. With the latest GPUs often pumping out bulk frames at 1440p, you can typically set the monitor to the settings best optimized for higher refresh rates, making this a non-issue. Gigabyte is no longer at the top. Jerry Rig Everything robi to, czego ty raczej świadomie i celowo nie zrobisz.
Sprawdza, co by się stało, gdyby na chwilę spuszczony z oka malutki Brianek próbował połączyć twojego nowego iPada z nożem do tapet. Albo co by się stało, gdyby ktoś na tego iPada usiadł. Marcus Brownlee ma w swojej elektrycznej zabawce od Tesli demo pierwszej testowej wersji w pełni autonomicznego autopilota. New Jersey to obszar pełen robót drogowych, rozstawionych pachołków, rozwidlających się pasów ruchu i rozkojarzonych kierowców. Okazuje się, że sztuczna inteligencja od Tesli w trudnych sytuacjach kieruje równie zdecydowanie co 80-letnia staruszka. Ale na autostradzie radzi sobie zadziwiająco dobrze. Jeżeli ktoś regularnie przejeżdża tą samą trasę, to wykorzystanie autopilota może mieć sens, bo możemy się nauczyć tego, w jaki sposób się zachowuje w danych miejscach i czy można go w tych miejscach wykorzystać. Wyruszenie w dłuższą trasę, zupełnie nieznaną i nową, z wykorzystaniem autopilota może się okazać bardziej męczące niż samodzielne kierowanie samochodem. ChatGPT czy ChatGPT. Do tej usługi w ciągu 5 dni zarejestrowało się ponad 1 000 000 użytkowników. Żadna inna usługa, firma, zdarzenie, portal, nic nigdy w historii nie przyciągnęło uwagi tak wielu użytkowników. Portal sztucznej inteligencji od OpenAI, gdzie po raz pierwszy możemy poważnie porozmawiać z komputerem. Na ten temat zrobię chyba osobny materiał i jeśli tak, to teraz w prawym górnym narożniku powinien pojawić się do niego link. A w skrócie, AI, czyli sztuczna inteligencja, rozmawia z użyciem języka angielskiego. Tak samo dobrze, jak z użyciem języka polskiego. Odpowiada na bardzo złożone pytania. W bardzo rozbudowany i dogłębny sposób. Pamięta wcześniejsze rozmowy i potrafi się do nich odnieść. Ta sztuczna inteligencja jest bardziej elokwentna niż wielu ludzi. Potrafi tworzyć funkcjonujący kod w różnych językach programowania. Innymi słowy, może, przynajmniej w teorii, sama siebie doskonalić. Na portalu mamy dostęp do wersji z 2021 roku, co da się odczuć. Zwłaszcza obserwując styl tworzonego przez nią kodu programów. O tym, jakie może mieć możliwości najnowsza, militarna wersja, możemy jedynie snuć domysły. Ale doradcy finansowi, programiści, prawnicy, urzędnicy, pracownicy call center, psychologowie, wszyscy, którzy posługują się w pracy językiem w różnych jego formach. Wasza przyszłość właśnie uległa dramatycznej zmianie. A to jest tylko pierwsza otwarcie dostępna wersja sztucznej inteligencji, która potrafi to, o czym do tej pory można było jedynie poczytać w książkach science fiction. I na deser rakieta, która już po raz 15 poleciała w kosmos. Wróciła i szczęśliwie wylądowała. I to dlatego jest taka osmalona. Nalatała się. To tyle nowości technologicznych w tym odcinku. Jeśli się tobie podobało, klepnij łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej, to zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek. Wtedy wszystkie nowe newsy będą się tobie zgłaszały, gdy tylko będą gotowe.
A w tym miejscu pozostaje mi tylko życzyć Tobie udanego dnia i mieć nadzieję, że jeszcze tutaj w przyszłości zajrzysz. Cześć!